Dying Light 2. Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut, jesteśmy... Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak? Albo dzień dobry, albo dobry ranek. Dobry dzień. Dobry dzień. Jesteśmy świeżo po ograniu, łącznie na pewno kilkudziesięciu godzin. Tak, ja mam około 15, jak to nagrywamy. Ja raczej około 7, okay. 5, okay. Można tak powiedzieć. Głównie się skupiamy na tym, żeby przejść tą kampanię fabularną, ale ty mocno idziesz jakby w klimaty tego, żeby wszystkie każdy misje zaułek, poboczne robię. Wszystkie tak, misje poboczne zobaczyć. Robię. I to jest o tyle ciekawe, że ogólnie to są pierwsze wrażenia. Tak, to nie jest recenzja, więc nie będziemy tu mówić może o każdym dosłownie aspekcie tej gry, dopóki jej nie przejdziemy. Natomiast tak, na początku właśnie chcę zaznaczyć, że robię wszystkie misje poboczne. Grasz na... Gram na PC-cie okay. I robię wszystkie. Dlaczego podkreślam, że robię wszystkie misje poboczne? Bo robiłem też wszystkie misje poboczne, na przykład w Assassinach, tak? W Valhalla. I tutaj naprawdę one nie męczą, bo mają po prostu fajną fabułę. I te zadania poboczne często są związane z jakimiś wyborami, mimo że te wybory są często takie iluzoryczne, albo że coś tam niby się stało, ale my o tym w ogóle nie usłyszymy do końca gry, prawda? Więc to takie wybory. Ale gameplay jest na tyle dobry w tej grze, że nawet jeżeli niektóre zadania są trochę powtarzalne, bo i w jednym idziesz do ktoś ci mówi, pójdź do tego budynku, bo tam jest mój brat, uratuj go, a w drugim ktoś ci mówi, pójdź do tego budynku, bo tam jest coś, zostawiłem i przynieś mi to, nie? Więc to jest trochę podobne, ale gameplay jest na tyle fajnie zrobiony, że po prostu ta gra nawet po tych 11 godzinach w ogóle nie nudzi. Ja z radością wpadam do kolejnego pomieszczenia pełnego zombie czy tam bandytów, żeby ich łoić jakimś łomem połączonym ze znakiem drogowym i naostrzonym w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc... No plus te historyjki, które obudowują to, te zadania poboczne są zazwyczaj całkiem ciekawe. Tak, często takie, są trochę ciekawe, z takim tak. feelingiem, co powtarzam tu i tam, takim wiedźminowskim, bym powiedział, bo jeden z przykładów, tak, spotykamy kobietę, która chciała jakieś szal czy futerko z norki. Norki oczywiście w tym świecie raczej nie spotkamy, więc musimy znaleźć jej ten szal, kiedy go zdobędziemy i przyniesiemy, to ona nam odśpiewa jakąś arię, tak więc takie tak, zabawne, i możecie potem ciekawe powiedzieć, historyjki. Tak, i możecie potem powiedzieć, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, bo wybór, czy fajnie śpiewała, czy nie. A propos mówienia, to dubbing jest na wysokim poziomie. Bardzo wysokim, choć nie... Wszystkie postacie tak dobrze nie, grają, tak, nie jest ale dobre, główne są bardzo dobrze nie jest dobre na 100%, aczkolwiek jeżeli ktoś jest w głównej fabule, to raczej brzmi dobrze zazwyczaj. Najważniejsze dla mnie jest to, że główny bohater brzmi fajnie, bo często jest taki, często jest w dubbingowych grach poza Wiedźminem, nie wiem, że główny bohater brzmi tak trochę sztywno, a tutaj Aiden naprawdę naturalnie się wypowiada często jakby też... No, słychać jego emocje w tym głosie i jest bardzo fajnie. Oczywiście mamy tutaj pełny polski dubbing, tak, tak. więc i jakby... Nawet nie włączałem jeszcze angielskiego swoją drogą, więc nie wiem. Wiesz, to na konsoli nawet się nie da tego zmienić. Aha, póki okay. co. Przynajmniej jeśli chodzi o wersję gry bez Day One Patcha, bo tutaj już podkreślamy, że gramy w taką wersję, która jest prosto pobrana, nie ma żadnych patchy, więc jeszcze parę rzeczy może się może zmienić. No tak, będzie Day One Patch. Ale pewnie. Jeśli chodzi o kwestie dialogowe, to oni tutaj, jeśli chodzi o przekleństwa szczególnie, to nie ma tutaj miękkiej gry, jakby tak, jest są bardzo na ja grubo wiem, czy... i bardzo naturalnie do tego. Są bardzo naturalne przekleństwa, no wiadomo, jak tam jakieś gangusy cię napadają, to możemy tu przeklinać? Nie wiem, chyba nie, bo nas YouTube zablokuje. To może nie będę, no a tam za cię coś tam są bardzo takie swojskie, prawda, jakby was naprawdę napadli jakieś bandziory, no tak. to byście usłyszeli to samo, co to w Dying Light. To nie ma cholera czy motyla noga, jak tak. w produkcjach często u PlayStation, kiedy tak trochę... ugładza to wszystko tak naprawdę. Tak w skrócie mówiąc, gra wygląda podobnie do jedynki. Tak jest taka struktura tej gry, że zaczynamy w ogóle poza miastem, tym głównym. I mamy tam tą godzinkę przygody poza miastem i jakby fabuła nas prowadzi do tego miasta i trafiamy na początku do jednej dzielnicy, która jest taka trochę, no powiedzmy, starym miastem w tym Villador. Nazywa się Old Villador. I tam spędzamy jakieś, w zależności od tego, no nieważne, bo to już wiesz, zależy od tego, ja więcej gram w misji bocznych, tym nie, to nie będę tu o godzinach mówić. Natomiast później trafiamy do drugiej dzielnicy, takiej głównej, gdzie są te wieżowce, które może widzieliśmy na niektórych gameplayach. I tam to w ogóle gra się strasznie już rozwija, bo tam mamy też tą lotnię i tam jeszcze jesteśmy rozwinięci, że tak powiem, parkurowo, już mamy te skille wszystkie wykupione i naprawdę jak już sobie tak rozwiniemy tą naszą postać, że możemy wyżej skakać, szybciej biegać trochę, odbijać się od ścian na przykład, dłużej się trzymać, odbijać się od przeszkód i tak dalej, to po prostu bieganie po tych kilku godzinach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. I często jest tak, że po prostu, mimo że mam szybką podróż już odblokowaną w tej drugiej dzielnicy,
to i tak czasem sobie wolę pobiec po dachach na przykład, bo jest na tyle przyjemne to bieganie, więc to im się na pewno udało. Mimo, że w jedynce to już było fajne, nie? To jest trochę bardziej dopracowane jeszcze, więc... No tutaj jeszcze mamy takie utrudnienie, czego chyba w jedynce nie było, że kiedy się ściemnia, a my jednak jesteśmy zarażeni, to jest już na samym początku, tak? To jakby musimy pamiętać o tym, żeby być napromieniowani UV, tak, bo się zaczynamy przemieniać w zombie. W zombie. I jakby tutaj jeszcze nie dość, że mamy pełno tych zombiaków na ulicach, są one mocniejsze, agresywniejsze, to do tego jeszcze goni nas czas i musimy być albo dobrze przygotowani, mając jakieś grzybki UV, albo co chwilę znajdować lampy UV, które jakby napełniają nam ten pasek tego, że się nie przemienimy. Ale w ogóle nocna rozgrywka też ma tą jakby drugą stronę, że w nocy z kolei w budynkach jest bezpieczniej, bo zombie te niebezpieczne wyłażą na ulicę, które za dnia, jeżeli wejdziecie do jakichś tam, na przykład do metra, bo chcecie sobie odblokować stację metra, no to będąc tam za dnia po prostu macie takich wrogów, którzy was zdejmują na dwa hity. Takie potężne zombiaki straszne z taką szczęgą, co się otwiera jak predatorowi. Z kolei właśnie dlatego warto czasem w nocy eksplorować miasto i czasem trzeba, tak, bo są aktywności na mapie, które działają tylko w nocy. Na przykład są strefy, gdzie się pojawia specjalny wróg silny i to ona działa tylko w nocy, możemy tam pójść tylko w nocy. Albo na przykład mamy sklep do przeszukania, i to też jest, gra ci mówi, że hej, lepiej zrób to w nocy, bo wtedy po prostu jest tam bezpieczniej trochę. Co nie znaczy, że jest bezpieczne, po prostu są te zombiaki tam i one jakby śpią trochę, takie są uśpione w nocy i mniej, jakby to powiedzieć, no, mniej czujne. Nie wiem, jak to działa, bo z drugiej strony niby gra ci mówi, że hej, jest noc, więc teraz jest niebezpiecznie, ale z drugiej strony w niektórych miejscach, tak w budynkach, jest trochę bezpieczniej dzięki temu, że na zewnątrz jest bardziej groźnie, że tak powiem. Więc eksplorujemy na przykład te sklepy po nocy, żeby zdobyć łup wtedy, żeby... Jest w ogóle, jeżeli chodzi o loot i zdobywanie lootu, to tu jest tyle tego... Wszędzie są jakieś skrzynki, jakieś tam na ulicach znajdujecie konwoje porzucone wojskowe, jakieś tam, nie wiem, ambulanse. Jest pełno po prostu takich miejsc zaznaczonych ikonkami, gdzie możemy zdobyć mnóstwo zasobów do craftingu, czy do sprzedaży po prostu, żeby potem kupić sobie lepszą broń. Ta gra naprawdę jest pełna jakby tego kontentu. To nie jest tak, że mamy to mega wielkie, otwarte miasto, wielopoziomowe, bo jakby rozgrywka jest i na dachach, i w budynkach, no i tak, na ulicach, i pod ulicami, ale to wszystko jest wypełnione tą zawartością, tak więc... To jest naprawdę jedna z takich gier pierwszych, next-genowych, nie ekskluzywów, takich dużych tytułów. Oczywiście ona wychodzi i na starą generację konsol, ale świetnie wygląda na tym Xboxie, zapewne też świetnie wygląda na PlayStation 5 i na PC-cie. No, wygląda tak okej, powiedziałbym. Ale to otwarty świat robi naprawdę wrażenie, tym bardziej, że możesz wszędzie, znaczy no, w większości budynków wejść i nie ma tam pustych rzeczy. Znaczy jest sporo zamkniętych budynków, bez przesady. Natomiast... Niektóre wydają się zamknięte, a możesz wyjść do niektóre, nich od tak, środka, od góry, od góry boku, tak często. Natomiast to jest schowane. Mi się podoba a propos budynków, że trochę też sprawili, że możemy się wspinać bardziej po jakby pustej ścianie, że czasem tam gdzieś się wydaje, że normalnie nie ma się o co chwycić, to bohater i tak się wspina, więc ogólnie wspinanie się jest trochę przyjemniejsze. Ale a propos grafiki, to nie jest gra, która jakby, wiecie, to nie jest RDR 2 na przykład, tak? To nie jest taka gra, że wow, będzie opad szczęki graficznie, ale biorąc pod uwagę to, jakie duże jest miasto i jakie jest fajnie zrobione, jeżeli chodzi o styl, w sensie architektury i to, co jest na tych ulicach, jakie są budynki. Szczególnie mówię, jak trafimy do tej dzielnicy drugiej, Central Loop, co się nazywa, z tymi dużymi wieżowcami, gdzie tam masz, wiesz, jakby rozgrywka na dachach, no to jest jakby zupełnie inny świat, bo tam jest taka przepaść, nie, do ulicy na tych wieżowcach, że masz zupełnie inne jakby... Strasznie fajne są wrażenia potem po prostu z rozgrywki w tej drugiej dzielnicy i też to wygląda bardzo fajnie. Więc no nie wiem, no jeżeli chodzi o takie wrażenia wizualne, to mimo, że to nie jest moim zdaniem super prezentacja możliwości konsol, wiesz, nowej generacji, to po prostu jest zaprojektowana dobrze pod względem wizualnym ta gra, nie? I jeżeli chodzi i o design postaci i broni, bo broni też fajnie wyglądają. Tak samo jak w jedynce zresztą, tak, te eksperymentalne różne ostrza i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście możemy je modyfikować, ulepszać. Tak, znaczy nie wszystkie broni, ale jak jest jakaś broń na przykład niebieska czy tam fioletowa, to ma sloty na ulepszenie, które możemy wsadzić w ostrze, możemy w rękojeść tam inne, czy na przykład obrażenia od błyskawic, od ognia, bla, bla, bla. Jest tego bardzo dużo. Są też łuki potem. Kupować, wymieniać się w obozach i łuki i tak dalej. Mnóstwo kontentu. I co ciekawe, wydaje mi się, że to też jest, co nie jest popularne. Po pierwsze, ta gra nie ma
za wiele błędów jeszcze w przypadku w ogóle wersji bez tego patcha, tak? Mi się tylko raz zdarzyło, że gra straciła nagle dźwięk, zaczęła bzyczeć i jakby rozmowy z NPC-ami jakby nie działały i musiałem całość zresetować, ale tak naprawdę to jest jedyna rzecz, na którą natrafiłem do tej pory, ale to jest jedna z tych gier, które tutaj było naprawdę obiecywane pewne rzeczy i te rzeczy zostały dowiezione, tak? I ta gra faktycznie wygląda, nawet bym powiedział, lepiej niż na tych zapowiedziach i zwiastunach, które możecie sobie zobaczyć. Nie, już ich nie pamiętam, w internecie, szczerze mówiąc. Bo teraz oglądamy fragmenty właśnie zwiastunów innych przy okazji nagrywania tego i mi się wydaje, na Xboxie Series S naprawdę ta gra lepiej wygląda niż to, co widzę w tym momencie. Ale też niektóre rzeczy zobacz, bo teraz dobrze mi zwrócić uwagę, bo tak sobie oglądamy, na przykład jest taka scena, że uciekasz z budynku, zombie za tobą wylatują i padają na ziemię w słońcu, bo o Boże, słońce, a nie ma tak w pewnej wersji, więc trochę to zmienili. Więc te rzeczy też cofają się do środka. Tak, cofają się. No to takie drobnostki, wiadomo. No tak. Natomiast co by tu jeszcze powiedzieć, no bo wiadomo, w recenzji trochę więcej powiemy. I takie rzeczy, o których bym chciał wspomnieć. No nie wiem, no o walce nie ma co za bardzo mówić, moim zdaniem, no bo to jest to, co w jedynce, tak? Mamy uderzenie lekkie i dopiero musimy sobie odblokować w drzewku walki silne, żeby brać z zamachem uderzenie. Wiadomo, warto uderzać w głowy, no. Walka działa bardzo podobnie po prostu. Okładamy te zombiaki, tak, poruszamy się dookoła nich, robimy, mamy unik, możemy kopać potem w trakcie walki, też odblokowujemy tam różne takie dodatkowe jakby właśnie dodatkowe kopniaki, możemy się odbijać od wrogów, możemy blokować, jeżeli jest perfekcyjny blok, to możemy wtedy skontrować. No wiadomo, takie podstawy, to wydaje mi się po prostu jest takie lekkie dopieszczenie formuły walki z pierwszej części. Choć nie? Oczywiście wiadomo, że najlepiej uciekać przed zombiakami w niektórych sytuacjach. Tak, ale szczerze mówiąc, ja potem jak już trochę bardziej byłem dopakowany, jak mamy dużo apteczek na przykład, to bardzo fajnie jest też walczyć z takimi tłumami zombie, jak już mamy staminę rozwiniętą, że możemy naprawdę długo nawalać, to po prostu jest bardzo fajne, po prostu jak wiesz, 20 zombiaków stoi przed tobą i tylko walisz się po głowach, tam kosisz jedną bronią, to jest bardzo fajne potem, jak już jesteśmy tacy potężniejsi. I to fajnie właśnie czuć tą moc bohatera w późniejszych etapach na pewno, więc to mi się spodobało. A takie konsekwencje, jeśli chodzi o kampanię główną, fabularną, no bo tu wspominaliśmy o tych zadaniach pobocznych, w których te konsekwencje są w pewnym sensie, ale wiele nie zmieniają finalnie, tak? Ale w samej kampanii fabularnej to jednak nie jest tak, jak Chris Avalon mówił, że zupełnie inna gra, jeśli podejmiecie inną decyzję. Chyba. Wydaje mi się, że tak, znaczy, nam się wydaje. Bo nie będę wam czegoś spoilował, ale są oczywiście takie sytuacje, że wiecie, wybrałem na przykład opcję taką ważną, bo to gra nam podkreśla, że to jest ważna opcja, bo tam jest inny, trochę inaczej to wygląda ten wybór wtedy graficznie. No i wybrałem jedną opcję, że tam niby bardziej ocaleńcom pomogłem, prawda? No ale potem w kolejnej dzielnicy i tak jakby normalnie robiłem misję dla tej drugiej frakcji, normalnie byłem z nimi kumplami, wiesz, i ogólnie no... więc... To nie jest tak, jak zapowiadali te chyba 6 lat temu, że o, ta dzielnica będzie zupełnie niedostępna może dla ciebie, jak coś tam zrobisz. Ale no też nie wiem, jak będzie później, tak? Więc trochę czekam z tym osądem ostatecznym, ale wydaje mi się, że niektóre decyzje są takie troszeczkę, że to się potem ograniczy do, że ktoś cię wypomni, tak? A ty wtedy zrobiłeś to przeciw naszej frakcji, coś tam. Więc trudno to ocenić, bo co jest trochę kontrowersyjne, nie ma tutaj jakby wczytywania zapisów. Nie ma tu czegoś takiego jak save, nawet na PC-cie. W sensie nie możecie zrobić takie w Cyberpunku, że a kurczę, ten wybór jednak był głupi, źle się z nim czuję, nie? Wczytam sobie starego save'a, nie ma czegoś takiego. Jest tylko jeden slot. I to wydaje mi się, że niektórym graczom troszeczkę się wyda No tak, bo dziwne. Albo się odradzasz w miejscu, w którym umarłeś, albo ewentualnie możesz się odrodzić na drugi dzień. Tak, znaczy już nie mówię na to samej śmierci, nie mi chodzi o same wybory. Jeżeli podejmiecie jakiś wybór i wam się nie spodoba, no to będziecie musieli zacząć grę od początku. Więc to jest trochę takie kontrowersyjne, muszę przyznać. I dlatego było te 500 godzin może. Natomiast no też dlatego trudno będzie ocenić teraz na tym etapie skalę tych wyborów, tak, i ich skutki. Więc poczekam tutaj z finalnym jakby osądem. Ale na pewno są też takie wybory, wiecie, że przyjmujecie tam wieżę ciśnień, czy tam elektrownię potem i możecie oddać temu taką przestrzeń pożytku publicznego. Albo ocaleńcom, albo SP-kom, czyli takim służbom porządkowym, policji powiedzmy. No i w zależności od tego, komu dacie kontrolę nad tą na przykład wieżą ciśnień, to ta dzielnica jakby zmienia kolor na kolor tej frakcji, ale to nie jest tak, że zupełnie znika ta druga frakcja z tego regionu, ale zyskujecie inne tam bonusy. Na przykład, jeżeli oddacie budynki na rzecz ocaleńców, no to w dzielnicy pojawią się
pojawi się więcej tyrolek, takich z linkami, z hakiem, prawda, że możemy się szybciej przemieszczać między budynkami. Potem drugi raz oddacie coś ocaleńcom, no to jeszcze macie dodatkowo w dzielnicy takie wyskocznie. Z kolei, jeżeli byście oddali tę wieżę ciśnień policji tej, no to macie wtedy w dzielnicy samochody pułapki. Więc to są takie też gameplayowe trochę dodatki w zależności od tego, co, z kim się sprzymierzamy. Można to też trochę balansować. Raz oddajemy tym, potem drugi budynek oddasz tym i sobie czerpiesz bonusy, wiesz, z dwóch pól, jakby, że tak powiem. Ale no raz na przykład było tak, że prawda, dałem wieżę ciśnień ocaleńcom i potem wokół tej wieży ciśnień oni sobie zrobili taką małą wioskę, więc gdybym tego nie zrobił, no to nie byłoby tam tej wioski ocaleńców, bo byliby tam SPC-y. Więc są tam pewne konsekwencje tych naszych wyborów, które wpływają też na przykład na... No przynajmniej jedna misja, wiem, żeby się nie pojawiła, gdybym dokonał innego wyboru, tak? Więc będzie tu trochę takich rzeczy, że jednak trochę zależy od tego, content jakby, którego doświadczacie, zależy też od waszych wyborów po części. A tego contentu wydaje mi się, że jest całkiem sporo. Jesteśmy dosłownie na początku tej Ale też przygody. Z drugiej strony chcę tu tak uspokoić niektórych, że no ja myślę, że już jestem w połowie fabuły spokojnie i mam te 15 godzin, mimo że robię dużo zadań pobocznych, więc wydaje mi się, że 30 godzin czy 40 spokojnie zajmie mi właśnie cała gra z zadaniami też pobocznymi. No może nie ze wszystkimi, ale z większością. Więc to nie czuję się przytłoczony ani razu też tą grą. To jest też fajne, że misje poboczne niektóre pojawiają się dopiero po jakimś czasie, albo jak jesteś obok, więc to nie jest takie coś, że otwieracie mapę i Matko Boska, Jezu Boże, ja w to będę grać 200 lat, nie? Tak jak czasem jest z asesynami na przykład. No nie? Tak, tutaj macie 2-3 ta gra ikonki w ogóle nie, tak. Na jedną dzielnicę, a w ogóle ja na przykład nie używam praktycznie tej mapy, bo jednak mam te albo dziennik, czyli zadania, które aktualnie przyjąłem i tak dalej, albo po prostu na górze ten radar, w którą stronę mam się udać. No, ale tak tylko chciałem zaznaczyć, że nie przytłacza ta gra. Zdecydowanie, tak? To nie jest poziom asasynów właśnie i w ogóle gier od Ubisoftu. Jak miałbym tak podsumowując moje pierwsze wrażenia, to jest totalnie gra, na którą czekałem. Gra taka third party, żaden ekskluzyw, gra, która dowiozła to, co mniej więcej zapowiadała, chociaż ta gra trochę się zmieniała przez te lata, ale byliśmy na wielu pokazach i choć trochę inaczej to było w założeniach, to jednak to wszystko, o czym mówili o tej grze przez ostatnie, nie wiem, 2 lata, to jest dokładnie to, co dostaliśmy. I ta gra nie rozczarowuje poprzez błędy, poprzez jakość wykonania, poprzez grafikę. No to jest, jestem zadowolony, to jest naprawdę. To jest śmieszne, że musimy już mówić dzisiaj, tyle było gier zepsutych, że musimy podkreślać, że ej, słuchajcie, kurczę, mało błędów. To jest dobra gra. Ale tak, ale to jest rację. Ta dobra gra. Tak, zgadzam się, gra mi się, ja nie czekałem, przyznam szczerze, że nie byłem jakimś wielkim fanem jedynki, nie czekałem z zapartym tchem na dwójkę, ale no, podoba mi się, bardzo fajnie się w to gra, bardzo fajna jest walka, świetny jest parkour. Z tym bardziej im dalej gramy, tak, tym po prostu to bieganie po mieście i skakanie jest super przyjemne. I to jest dla mnie najważniejsze, no. I mimo, że przyznam szczerze, że główna fabuła, mimo, że jest całkiem ciekawa, spodziewałem się czegoś bardziej takiego, no nie wiem, że zupełnie nie będzie mnie obchodzić, ale jest całkiem ciekawa to główna fabuła, chociaż no nie jestem aż tak super przywiązany do losów bohatera i jego tam siostry zaginionej. To po prostu sam gameplay i struktura gry i to tam jak prowadzi przez te kolejne dzielnice i to jak się walczy, jak się skacze, jest bardzo fajne. I tyle. Tak więc na ten moment zdecydowanie polecamy sięgnąć po Dying Light, tak mi się wydaje, tak, już no. Powiem i za ciebie. No ale oczywiście finalną ocenę wydamy w naszej recenzji, która postaramy się może już nie obiecujmy, za tydzień. Nie obiecujmy, że za tydzień, bo ale to wiesz. Postaramy potem... się, tak. Postaramy się jak najszybciej ją dla was przygotować i ją też będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym kanale YouTube.